Siódmy dzień festiwalu, Porwanie Europy w reżyserii Piotra Cieplaka. Spektakl z Katowic. Bardzo się szykuję na to przedstawienie. Zostawił to widzowi, to jest piękne. Stawia pytania, ale nie daje odpowiedzi. Te odpowiedzi pozostają po stronie widza. Ich jest pewnie mnóstwo, a te światy na pewno się przenikają. Ten świat ludzki, polityczny, uniwersalny, kosmos, bo tak gdzieś się kończy ta sztuka i to jest chyba piękne w tej sztuce. No to ja cię porwę, W drugim akcie mam taki bardzo długi monolog, jak Kicio się totalnie gubi, kim on tak jest naprawdę. I to jest jedyne miejsce, gdzie Piotr powiedział, zostawiam cię tu. Jakby nie układaj tego, po prostu wejdź i niech cię niesie. Gdzie ty jesteś? Spierdolnie. Trochę cisną te pantofle. Chodź, a nogę to mam drobną. O, Chanel. Wracaj pan. Ja to Kicio, wróć tu, kniaziu, ty jak grać, to tutaj ze mną. Lecz gdyś żonę mu obraził, w kącie płacze. Płaczcie, mama. Stwierdziliśmy po pracy z Piotrkiem przez te prawie 4 miesiące, że to nie jest tak, że są źli aktorzy. Po prostu są źli reżyserzy. Jeżeli się trafia na kogoś takiego jak Piotr Cieplak, to człowiek jest w stanie zrobić wszystko.